Witam Państwa, Aleksandra Czcińska, zapraszam na serwis informacyjny. Rok 2011 pod względem remontów w zasobach mieszkaniowych porozmawiamy z panem prezydentem Rafałem Matysiakiem. Myślę, że rok 2011 pod względem właśnie remontów i pod względem tego, co zainwestowaliśmy w nasze zasoby mieszkaniowe, był rokiem bardzo dobrym. W poprzednim roku wydaliśmy na remonty bieżące i na takie większe sprawy typu wymiany dachów, okien, około 1 285 000 zł. Udało nam się wymienić około 140 okien, co myślę, że poprawi jakość mieszkań i jakość tego, że ludzie będą mniej po prostu płacić za energię, mniej zużywać tej energii. Na budynkach, w których jesteśmy w 100% właścicielem, zrobiliśmy na przykład remont budynku przy ulicy Pułaskiego 5, gdzie był remont dachu, malowanie elewacji, wymiana drzwi. Kosztowało to 60 000. Budynek przy ulicy Szewskiej, ocieplenie budynku, remont dachu. Budynek przy ulicy Elewatorowej 2, to jest ten budynek socjalny. Wymieniliśmy tam dach, a także okna. Z tym, że okna były wymienione nie na nowe, tylko okna, które odzyskaliśmy z kamienicy przy Rynek 18, które były dobre. Także staramy się też wykorzystywać te rzeczy, które demontujemy. Budynek przy ulicy Kościuszki 5, który jest tutaj budynkiem przy urzędzie, na takiej stoi właśnie w takim punkcie, gdzie wymaga to, żeby go wyremontować. Wyremontowaliśmy dach i wymieniliśmy okna. W przyszłym roku myślę, że, znaczy w tym roku, w 2012 postaramy się docieplić ten budynek i zrobić elewację. Jest to też związane z tym, że jest zrobiona rewitalizacja i chcielibyśmy, żeby ten cały tam obręb Starego Miasta też jakoś wyglądał. Jeżeli chodzi o budynki wspólnot mieszkaniowych, to była naprawa dachu na ulicy Jagiellońskiej 24, wymiana pokrycia dachowego na Postochowicy Warszawy 8. No i na ulicy Pogorzelskiego 2 wymieniliśmy całą stolarkę okienną i remont instalacji elektrycznej, malowanie piwnic. Na Polnej 15 wymiana okien. Także ja osobiście jestem zadowolony z tego, co udało nam się zrobić. No i myślę, że w tym roku dalej pójdziemy tą drogą, żebyśmy te zasoby mieszkaniowe mieli w jak najlepszym stanie. No właśnie, jakie plany na ten rok? Tak jak już mówiłem, chcemy ocieplić budynek przy ulicy Kościuszki 5, a także wymienić wszystkie okna, jakie są zgłoszone do wymiany. Myślę, że sprawę okien będziemy mieli na ten rok zakończoną. O innych remontach nie chcę mówić, wolę powiedzieć później, że zrobiliśmy, niż powiedzieć, że zrobimy, a coś się wydarzy i nie będzie pieniędzy i nie zrobimy. Jaką kwotę miasto może przeznaczyć na te remonty? Znaczy na ten rok, na fundusz remontowy jest przeznaczone 1 600 000, z tym, że to nie wszystko jest na remonty, bo to jest na fundusz remontowy i to cały ten zasób. Ale myślę, że około 1 200 000 przeznaczymy w tym roku na remonty naszych zasobów.